Budowy kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy ulicy Przemysłowej w Suwałkach chcą pracownicy miejscowego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Twierdzą, że dla wielu z nich to jedyna dogodna droga do pracy. W związku z tym część osób przechodzi przez tory, co jest niedozwolone. W efekcie otrzymują mandaty od funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Sprawę przedstawił na ostatniej sesji Rady Miejskiej Adam Ołowniuk, radny z klubu Łączą Nas Suwałki. Jednocześnie przyniósł ze sobą listę podpisów, które zebrali pracownicy PEC-u. Za budową kładki jest 250 osób. Punktem wyjścia w zasadzie do tego poparcia, do tej listy był fakt taki, że dużo osób w sposób powiedzmy niedozwolony przechodzi przez te tory i czyhają na nich różne niespodzianki, tak? W postaci sokistów, tak? Służby Ochrony Kolei, którzy specjalnie ustawiają się, może nie codziennie, ale w godzinach rannych, siódma, jak osoby uczciwe, zarabiające się powiedzmy te grosze i przechodzą, czy to pieszo, czy rowerami przez tory, to właśnie wspomniani sokiści o 7 godzinie, czyli przed pracą i po pracy, chowają się po krzaczkach i wlepiają mandaty osobom, które przechodzą przez tory. Nie zdziwiłbym się, bym nie miał przeciwko nic temu, tak, ale jeździ tamtędy bodajże jeden pociąg dziennie. Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, zapewnił, że rozpatrzy sprawę. Nie krył jednak, że miasto może być bezradne. Jeżeli pracownicy będą chcieli wyznaczenia przejścia w terenie zamkniętym, to samorząd nie będzie mógł nic zrobić. Taki teren należy bowiem wyłącznie do kolei i samorząd nie ma nic do powiedzenia. Tory, które przebiegają tutaj na wysokości PEC-u, no, przy tej drodze do Dąbrówki, no, są bardzo długie. W którym miejscu te przejście miałoby być? Jeżeli to miałoby być przejście w terenie zamkniętym, czyli kolejowym, to my powiem tylko tyle. My nic do powiedzenia tutaj nie mamy. Bo teren kolejowy to obszar zamknięty, to świętość. W takiej sytuacji rola miasta ograniczy się jedynie do wysłania prośby. Czy taka petycja będzie skuteczna? Miasto ustaliło z PKP, że kolej do września wyremontuje przejazd na ulicy Wojska Polskiego, a prace jeszcze nawet nie ruszyły, przypomina prezydent. Z tym przejazdem kolejowym na Wojska Polskiego porozumienie mam podpisane z PKP z terminem realizacji do 15 chyba września. Ale jeszcze PKP nie zabrało się za to. I tutaj nic nie poradzimy. Jeżeli trzeba będzie, mówimy o zorganizowaniu przejścia przez teren kolejowy, no to myślę, że możemy zainicjować jakieś pismo, jakieś wystąpienie, ale najpierw trzeba określić, w którym miejscu to miałoby być, nie? O co mniej więcej chodzi konkretnie, to wtedy i wystąpienie do kolei PKP PLK i PKP SA trzeba by do tych dwóch spółek wystąpić. No i wtedy poprosić ich o zgodę, niezgodę, nie wiem. Ale bym prosił bardzo o doprecyzowanie tutaj, gdzie te przejście miałoby być wykonane.